Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 8 lipca. Także zaczynamy karty Tarota, a potem karty Kipera. 8 lipca, jakie tutaj energie, moi drodzy. Także zaczynamy 8 lipca. Tarot, proszę daj rady, wskazówki na ten dzień. 8 lipca. Tutaj mamy Asa Monet. Bardzo dobry nowy początek, nowa praca, nowe działanie. Spotykamy się, moi drodzy, tutaj w jakimś celu. Są tutaj, moi drodzy, rozmowy, spotkania, działania, które mają przybliżyć nam rozwój finansowy oczywiście. Monety to wiadomo, energia ziemi, materii. Także myślę, że wiele osób przejdzie już do działania, do konkretów, czyli przystąpi do nowej pracy, nowego biznesu, nowe pomysły również na zarabianie. Możemy coś znaleźć tego dnia, otrzymać prezent. Tutaj są pieniądze, moi drodzy, również niespodziewane, które przychodzą do nas w różny sposób. Za pośrednictwem pracy, ale też nie tylko, bo możemy dużo rzeczy odzyskać, znaleźć. Także tutaj, moi kochani, jest bardzo dobra kondycja. Jest to dobry moment właśnie na to, żeby coś tworzyć w jedną całość. Bardzo dobry czas i chęć zarabiania pieniędzy. Tutaj możemy rozmawiać, moi kochani, z instytucjami różnymi, z biurem nieruchomości, z jakimiś dużymi instytucjami finansowymi, bankami, różnymi urzędami skarbowymi, czy takimi instytucjami, które po prostu dysponują finansami. Oczywiście w aspekcie zdrowia są tutaj, moi drodzy, dobre wyniki na pewno, dobre rokowania. Niektórzy mogą się dowiedzieć o ciąży, nie tylko swojej, ale kogoś bliskiego. Też musimy zwrócić uwagę na barki, ramiona i oczywiście tutaj zapobiegać. Możemy przyjmować tabletki tego dnia. Nawet bym powiedziała, konieczność przyjmowania może jakieś przeciwbólowe. No dobrze, tak ogólnie. I zobaczmy jeszcze kartę Kipera, która nam dopowie, wyjaśni. Karta Kipera. Zmiana. Oczywiście widać, że tutaj jest korzystna zmiana. To może być zmiana pracy, może być zmiana w kierunku podróżowania też. Bo tutaj jest nowy początek, moi drodzy, nowa droga na coś. Korzystna zmiana, pozytywna, która przynosi nam nowe widoki na przyszłość, lepszą. Także tego się trzymajmy, nie doszukujmy tutaj się niczego więcej. Moi drodzy, ja Wam życzę dobrych projektów, nowych prac i oczywiście pomysłów na siebie. Także pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.